To jest nasze kolejne spotkanie w tym seminarium Odnowy Wiary. I na początek takie przypomnienie. Chcę, żebyśmy to tak też dobrze uchwycili jako naszą relację z Panem Bogiem. Pan Bóg mówi, a człowiek odpowiada. I pierwszy nasz temat, oczywiście było moje życie, czyli usadzenie się w jakimś fundamencie, gdzie jestem. A potem pierwszy temat to był Pan Bóg jest miłością. Pan Bóg do nas mówi, Jego Słowo to jest po prostu miłość. On jest miłością i do nas mówi, kocham Cię na różne sposoby. Potem ten drugi temat, który żeśmy w tym tygodniu rozważali, to jest odpowiedź człowieka na tę miłość Pana Boga. No i trzeba bić się w piersi nawet dwoma rękami, że nasza odpowiedź na miłość Pana Boga niestety to jest grzech. Niestety to jest grzech. I dzisiaj jest kolejna ta przestrzeń w dialogu Boga z człowiekiem. Teraz reakcja Boga na grzech człowieka. Czyli co Pan Bóg mówi na grzech człowieka? Pan Bóg mówi, ja Cię chcę zbawić. Ja chcę Ci ten grzech zabrać. I tak sobie pomyślałem, że to jest zupełnie odwrotnie niż my myślimy. Jeśli ja komuś okażę miłość, ale ten ktoś jest niewdzięczny, to mnie się pięść zaciska i ja się chcę odwrócić na pięcie, nie chcę mieć z nim nic wspólnego, albo od razu jakoś zawistna myśl mi przychodzi. A myśli drogi Pana nie są drogami człowieka. On chce znowu mieć tą relację z człowiekiem, obdarzyć nas tą miłością. W związku z tym też to zbawienie, ten temat dzisiaj zbawienia, na poziomie pojęciowym jakoś my sobie tłumaczymy, czym jest zbawienie, odkupienie. Jest to zmazanie tych win, odkupienie nas ze skutków grzechu, przywrócenie godności dziecka Bożego i tak dalej. Ale to jest tylko pojęcie, które trudno tak naprawdę nam ogarnąć i czym bliżej będziemy tego myślenia Bożego, że Bóg na nasz grzech odpowiada miłością jeszcze większą, to tym bardziej uda nam się zrozumieć, czym jest zbawienie. Też jeśli chodzi, trochę na kazaniu o tym mówiłem, trzeba bardzo mocno to przyjąć do siebie, że Pan Bóg jest Zbawicielem świata, Jezus jest Zbawicielem świata. Można tak ogólnie mówić, ale muszę przyjąć, Jezus jest moim Zbawicielem. To mój grzech go zranił i On przyszedł na świat po to, żeby mnie zbawić. Można by tak nawet zaryzykować stwierdzenie, gdybym ja był tym jednym, jedynym grzesznikiem, to Jezus wydał się ukrzyżować specjalnie dla mnie, bo mnie ukochał i chce na mój grzech odpowiedzieć miłością jeszcze większą. Słuchałem takiej konferencji, jeden ksiądz się też dzielił, mówił takim odkryciem, to mamy ten napis Totus Tuus, i on dzielił się odkryciem, co do niego dotarło. Totus Tuus, cały Twój, Maryjo i Jezu, cały Twój. W pierwszej myśli, jak my mówimy cały Twój, to oddaję Ci ręce, nogi, moją wolę i czyń ze mną, co chcesz. Cały jestem Twój. On mówi, dotarło do mnie, że jestem cały Jezusa. Ten piękny, ale ten brzydki z tym grzechem. Cały Twój jestem, Chryste. I na tym też polega zbawienie, że On nas przyjmuje całych takich, jacy jesteśmy. Bóg nas przyjmuje takich, jakich jesteśmy. Tych pięknych, ale także tych skażonych, tych grzesznych, tych słabych. Tylko pytanie, czy ja mam odwagę powiedzieć Jezusowi cały Twój, czyli jestem cały z tym, co mi wychodzi, ale także z tym, co mi nie wychodzi. Jestem cały z tym grzechem, który Cię rani. Mamy znowu taką też tendencję, że jeśli kogoś zraniłem, no to chcę od niego uciec, bo się boję spotkać z tym, kogo skrzywdziłem. Jak mogę mu spojrzeć w oczy?
I to jest, my musimy to niejako przerobić w sobie na nowo w przypadku grzechu. Jak mam stanąć przed Bogiem twarzą w twarz i powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem, przepraszam. A Bóg właśnie przez to, że się uniżył, że przyszedł w postaci człowieka, Jezus przyjął ciało człowieka z Maryi Dziewicy, to On ten jakiś mur powoduje, zniweczył i sprawia, że możemy przyjść i powiedzieć: Boże, przepraszam, zgrzeszyłem, skrzywdziłem, przyjmij mnie takiego. Pewnie znamy taki film o moście. Inną wersję wam opowiem, że miasteczko gdzieś tam w dolinie, otoczone murem, i codziennie rano autobus zawoził mężczyzn z tego miasteczka wysoko w góry, gdzie pracowali w jakiejś kopalni. I co potem po południu, pod wieczór, wszystkich tych mężczyzn z powrotem zwoził na dół, żeby cieszyli się życiem w tym miasteczku. I pewnego dnia, jak już skończyła się praca, tak jak zawsze, ten autobus zaczął zjeżdżać. Niektórzy tam nawet telefonowali do domu, że już za chwilę będą. Niektórzy snuli plany, że pobawią się z dziećmi, ale ten autobus jakby zaczął szybciej jechać. To szybciej jedzie. Nikt na razie nie zwraca na to uwagi. Nagle ta jazda w dół zaczęła się robić bardzo niebezpieczna. Zaczynają krzyczeć do tego kierowcy: co ty robisz? Ty nas zabijesz. Kierowca trzyma mocno się kierownicy, nie? I dalej jedzie. I ten autobus już tak na granicy wypadnięcia z trasy, z tej górki, ten kierowca robi co może, że co ty robisz? Ty nas zabije, hamuj. Hamulce wysiadły. Robię co mogę. I pojawił się plan, że jak jest to miasteczko otoczone murem, to tam jest brama. I trzeba wcelować w tą jedną bramę, bo inaczej jak się nie wceluje, to się samochód, autobus bije się w ten mur, wszyscy zginą w tą bramę. Jest potem za bramą duży rynek, gdzie można wytracić prędkość, okrążyć i wszystkich ocalić. Tak, zróbmy tak, nie? Ocal nas, my chcemy żyć, uratuj nas. I rzeczywiście ten kierowca miał taki plan, jedzie i nagle w tej bramie widzi, jak bawi się jedno dziecko, małe dziecko. Nikt inny go nie widzi, tylko ten kierowca. No i przejechał przez tą bramę, słychać było tylko taki delikatny stukot. Autobus otoczył ten plac, wszyscy wyszli, chcą wynosić na rękach tego kierowcę, a on płacze. Nie, co, uratowałeś nas, dziękujemy Ci, jesteś wspaniałym kierowcą, dziękujemy Ci, takie zagrożenie życia, dziękujemy Ci. I nagle zobaczyli, że w tej bramie zebrał się tłum, bo jakieś dziecko nie żyje. I dotarło do nich, że ten kierowca to dziecko przejechał. I zaraz z tego entuzjazmu to zmienili reakcję na taki trochę bunt przeciwko tego kierowcy. Co ty zrobiłeś? Przecież mogłeś zatrąbić. Dlaczego ty zabiłeś to dziecko? Nie? Czego nie trąbiłeś? On by nie usłyszał. No ale dlaczego? No trzeba było trąbić. On by nie usłyszał. No ale dlaczego? Bo to jest mój syn i on jest głuchy. On by nie usłyszał. I to pokazuje właśnie, jaki dramat też, tak po ludzku sądząc, Boga do człowieka, Boga Ojca, który poświęcił swojego Syna, żeby nas uratować. Ale to także pokazuje, jak bardzo człowiek na początku nie zdaje sobie sprawy, że się stacza w dół. Dopiero po pewnym czasie, jak ten grzech nas opanowuje, to dopiero doświadczając skutków tego grzechu widzimy, że już sami sobie nie poradzimy i wtedy trzeba krzyczeć do Boga: Ty nas uratuj, uratuj. Ale może nas też być taka tendencja, jak w tych ludziach potem, którzy mieli pretensje do tego kierowcy, dlaczego zabił to dziecko, może też być dla nas takie niezrozumienie. Dlaczego Bóg, jaki jest ten Bóg, który jest miłością, że pozwolił, żeby
Jezus, żeby Jezus, jego najukochańszy syn, zginął. No i żeby to zrozumieć, to przedstawię takie może dwie koncepcje. Jedna najpierw, jeśli chodzi o rozumienie zbawienia, to też nam pomoże, żeby to rozumienie zbawienia ma się ma nas przekształcać. W Starym Testamencie to rozumienie zbawienia było bardzo tak na początku widziane w sposób taki fizyczny, jako egzystencjalny, jako konkretna pomoc Boża tu i teraz. Jako taka pomyślność też. I to widzimy chociażby w przypadku Abrahama. Bóg nie obiecuje mu, że go uwolni z grzechów, tylko obiecuje mu płodność, obiecuje mu ziemię, obiecuje mu, że będą go błogosławić inni. A Izraelici, oni wyszli z Egiptu po 400 latach niewoli, przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, zostali uwolnieni z tej niewoli egipskiej, ale jakbyśmy tam próbowali się doszukać, to trudno byłoby znaleźć jakiś konkretny grzech Izraelitów, z którego oni zostali uwolnieni. Bóg ich uwolnił tak egzystencjalnie z jakiejś niewoli. Więc to zbawienie początkowo związane było z jakąś pomyślnością tutaj na ziemi. Bóg nas zbawia, to znaczy, że daje nam łaskę, uwalnia nas od czegoś, co dla nas jest jakieś trudne. Dopiero później w tej historii Starego Testamentu to zbawienie łączy się bardziej z grzechem, ale grzech i pomyślność, czy brak pomyślności, to są bardzo ściśle ze sobą związane. To nawet widać potem w rozmowie faryzeuszów z Jezusem, czy ludzi z Jezusem, kto zgrzeszył, że ktoś tak cierpi, że jest brak pomyślności, to musiałby być grzech. A z drugiej strony, jeśli ja jestem blisko Pana Boga, to Pan Bóg mi tutaj na ziemi będzie błogosławił. Izraelici też zobaczyli bardziej, że oni potrzebują nie tyle pomyślności, ale zobaczyli, że grzech jest to, w czym ma Bóg zaingerować, jak byli w tej niewoli nie egipskiej, tylko w niewoli babilońskiej. Dopiero tam, siedząc nad wodami Babilonu, zrozumieli, że to nasz grzech sprawił, że straciliśmy ziemię i wołali: Panie, przebacz nam na ten grzech. Już nie wołali tak: daj nam pomyślność, tylko już było wołanie o przebaczenie z grzechu, czyli oni już przeszli z tego myślenia o pomyślności tu na ziemi do takiej przestrzeni bardziej duchowej, że przebaczenie grzechu. Już jeszcze za czasów Jezusa to było takie myślenie, że to zbawienie, że przyjdzie Mesjasz, który da nam pomyślność tutaj na ziemi. Oni mieli wizję Mesjasza, Zbawiciela, że wybawi ich z tej okupacji rzymskiej. A tymczasem Jezus bardzo mocno tak jakby podkreśla to, że przyszedł po to, żeby zbawić nas z grzechu. Że Bóg jest tym, który błogosławi tym dobrym i tym złym. Że słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Że nie należy tak rozumieć, że pomyślność jest wynikiem tego, że jestem bez grzechu. Tego, że jestem, powiedzmy, zbawiony. I to jest, dlaczego o tym mówię. Bo w nas też może być taka tendencja, że ja chcę odczuć, że jestem zbawiony, przez to, że mam pomyślne życie tu na zewnątrz. To się łączy z pomyślnością, ale w eschatologii. Jestem zbawiony, to znaczy będę szczęśliwy, żył w pełni, ale w niebie. Tutaj na ziemi odkrycie, że jestem zbawiony, Bóg zadziałał tą łaską, niekoniecznie musi się przekładać na takie doświadczenie, po ludzku sądząc, pomyślnego życia. Bardziej trzeba właśnie przejść ten etap tej historii zbawienia w sobie, że mam szukać, że z czego potrzebuję być zbawiony, że potrzebuję być zbawiony z grzechu, z tego, co jest we mnie słabe, co mnie oddziela od Pana Boga. I druga myśl, jeszcze bardziej głębsza, chcę, żebyśmy to jakoś dobrze to uchwycili, że do tej pory, przez wiele wieków, panował takie przekonanie, to święty Anselm
to nie są moje tak jakby myśli, tylko pewnego doktora teologii, księdza Grzegorza Strzelczyka, że święty Anselm napisał takie dzieło, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, Cur Deus Homo, i tam wyjaśnia dlaczego. Ponieważ nastąpił grzech pierworodny, czyli nastąpił ten grzech nieposłuszeństwa, człowiek niejako obraził Pana Boga, Bóg jest sprawiedliwy, w związku z tym, no jak ktoś został obrażony, to sprawiedliwość domaga się kary albo zadośćuczynienia, naprawy. Tylko że Bóg jako miłosierny nie chciał karać człowieka. Z kolei człowiek jako ten, który nie jest równy Bogu, nie mógł mu zadośćuczynić. I taki po ludzku sądząc padł. Więc Bóg wymyślił trzecią drogę, że zesłał swojego Syna, który stał się człowiekiem i jako człowiek, Bóg człowiek, mógł zadośćuczynić poprzez swoją śmierć właśnie za ten grzech, który popełnili Adam i Ewa w raju. Ale w takim myśleniu, to jest myślenie bardzo niedoskonałe, bo stawiamy Pana Boga w roli tego, który domaga się takiej stricte sprawiedliwości. Może byliśmy tak nawet uczeni. Tymczasem to pojęcie zbawienia jest dużo głębsze. Co jest istotą między nami a Bogiem? Istotą jest miłość i zaufanie. Zanim trzeba popatrzeć na zbawienie i na grzech, na zbawienie jako na ufność Panu Bogu, popatrzmy na zbawienie, jego cel, przez pryzmat relacji Boga do człowieka. Co Bóg robi na początku? No, tworzy ogród Eden i potem obdarza człowieka niezwykłym zaufaniem. Mówi, to jest dla ciebie. Ty czyń sobie ziemię poddaną. Ja ci ufam, że ty to możesz zrobić. Obdarzył Bóg człowieka niezwykłym zaufaniem. To zaufanie obdarzył go także w ogrodzie Eden. Wszystkich drzew możesz spożywać, tylko z tego jednego owocu nie. Ja ci ufam. I na czym polegał ten grzech? Oczywiście na nieposłuszeństwie, ale szatan sprawił, że człowiek przestał ufać Panu Bogu. Przestał ufać Panu Bogu i wprowadził taką, no powiedzmy, zadrę w tej relacji, że no, a może Pan Bóg jest taki, który zazdrośnie strzeże tej swojej wiedzy, że tak bardzo nas nie kocha, i pojawił się brak ufności. I teraz to zbawienie to jest przywrócenie tej pierwotnej, pięknej miłości, relacji, ufności pomiędzy mną, a pomiędzy Panem Bogiem. I teraz jakbyśmy popatrzyli na historię zbawienia, ile tam jest właśnie tych elementów, w których Pan Bóg próbuje ufność człowieka do Niego, że chociażby Abraham, on, co jest tam podkreślane, jeśli chodzi o Abrahama? Że on zaufał Panu Bogu i wyszedł w nieznane z Ur Chaldejskiego. Ta ufność także wychodzi w tej próbie z Izaakiem. Jak wychodził na górę Moriam, ten chłopiec się pyta, a gdzie jest ofiara, baranek? Bóg zatroszczy się o baranka. Tam też wychodzi taka ufność tego Abrahama, że Bóg się zatroszczy. A Izraelici, oni jak przychodzili przez Morze Czerwone, to musieli zaufać Panu Bogu, że morze się rozstąpiło, ale przecież mogło się ich zatopić, a nie Egipcjan. I musieli zaufać Panu Bogu. A to, jeśli chodzi o zapowiedź krzyża, czyli ten wąż na pustyni, jak Izraelici zaczęli grzeszyć i szemrać przeciwko Bogu na pustyni, to pojawiły się węże o jadzie palącym. Mojżesz kazał im zrobić pal, na ten bal węża miedzianego umieścić i każdy ukąszony miał popatrzeć w górę. Jaki to jest wyraz ufności. Normalnie jak widzisz, węże są na dole, i więc jak są węże, pełno węży, to będę patrzył na dół, żeby je zdeptać, uciekać od nich. A ja mam pełni ufności patrzeć w górę, że zostanę uratowany. I to jest tak jakby, zobaczmy, że to wychowywanie także
to idzie w kierunku, żeby odnowienia zaufania do Pana, do Pana Boga. A ta przypowieść o dzierżawcach winnicy, którzy mieli oddać należny plon, myślę, że znamy tę przypowieść, i potem Pan wysyła swoje sługi, jednych zabili, drugich obili, i potem Pan posyła swojego Syna i mówi: uszanują mojego Syna, ufam im, uszanują mojego Syna, ale oni go nie uszanowali i zabili. I właśnie ten gest ostatecznego zaufania Panu Bogu wyraża się w tym, że On ostatecznie, jeszcze żeby odnowić tą relację ufności, posyła Syna: uszanują mojego Syna, nie uszanowali. Ale od strony człowieka, jak wygląda ta relacja ufności, teraz, żeby tą naprawić relację ufności. Jeśli zobaczymy od tej strony Jezusa Chrystusa, On ufał Bogu do końca. Modlitwa w ogóle: Ojcu, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ojcze, w Twe ręce powierzam ducha mojego. Jakże to są piękne modlitwy ufności. Właśnie to zbawienie ma nam przynieść zaufanie, odnowić naszą relację do Pana Boga. Oczywiście zbawienie powoduje, że niweczy nasz grzech, że daje nam to udział w chwale nieba, ale zbawienie także sprawia, że odnawia się nasza relacja z Bogiem. Też w tym tygodniu o grzechu mówiliśmy, jaki jest skutek grzechu. Niszczy relacje między Bogiem, drugim człowiekiem, między mną. I też popatrzmy, zbawienie te relacje nam naprawia. Jakoś bardzo do mnie ta interpretacja tego księdza Pszczelczyka przemówiła, jak się popatrzy na obraz Jezusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Czyli Jezu, chcę z Tobą być w tej relacji takiego totalnego zaufania. Jezus nas zbawia, zabiera nasz grzech, ale On nie chce tylko tego grzechu zabrać. To byłoby jeszcze za mało. Jezus chce odnowić relacje między nami, żebym ja na nowo Boga pokochał miłością pełną i miłością pełnego zaufania, że ja ufam Panu Bogu we wszystkim, ufam Mu do końca. I tak ma się wyrealizować w nas to zbawienie. Czyli tak reasumując, że Jezus, który nas zbawił, zachęca nas, abyśmy zaufali Bogu, zostawili swój grzech, żebyśmy dali się Jemu poprowadzić aż do wieczności, aż do życia wiecznego, i że zbawienie też polega na tym, że zostawiam Bogu grzech, Jego skutki, wszystkie słabości i pozwolę Bogu, żeby On naprawił wszystkie moje także te ludzkie relacje. Amen.